Pozdravljam. Pozdravljam biskupa Adam. Który jest w tym kościele pasterzem oraz biskupów pomocniczych diecezji gorzowskiej. Pozdrawiam duchowieństwo. Pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z sąsiednich diecezji, a także z zagranicy. Raduję się, że mogę dzisiaj wspólnie z wami modlić się, sprawując tę liturgię słowa. Bożej obecności dziękuję za to spotkanie. Dziękuję księżom kardynałom, arcybiskupom i biskupom, którzy w naszym spotkaniu uczestniczą. Wspólnota wasza ma za swych patronów męczenników, którzy obok świętego Wojciecha są najstarszymi świadkami Chrystusa na ziemi polskiej. Tradycja Kościoła zachowała pamięć tych eremitów: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, którzy żyli tutaj w waszych stronach za czasów Bolesława Chrobrego. Podobnie jak śmierć męczeńska świętego Wojciecha, tak również i ich męczeństwo opisał w swej kronice święty Bruno z Carrefourtu, biskup misjonarz, który w czasach Bolesława Chrobrego prowadził dzieło ewangelizacji na ziemiach Polski zachodniej i północnej. Nazywa się tych męczenników braćmi polskimi, chociaż byli wśród nich także cudzoziemcy. Dwóch z nich przybyło do Polski z Italii, ażeby tutaj zaszczepiać życie mnisze według reguły świętego Benedykta. Ich śmierć męczeńska obok śmierci świętego Wojciecha stoi niejako na progu milenium chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Męczennicy są szczególnymi świadkami Boga Najwyższego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tekst odczytany przed chwilą z listu do Rzymian przypomina nam tę trynitarną tajemnicę, z której bierze początek odkupienie świata. Oto bowiem Bóg, jak pisze apostoł, własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wyda. I dalej pyta, jakże miałby razem z Nim i nam wszystkiego nie darować? Oto Jezus Chrystus. Chrystus, który poniósł za nas śmierć. Chrystus, który zmartwychwstał dnia trzeciego, który siedzi po prawicy Ojca i przyczynia się za nami. I od tej właśnie miłości Chrystusa nic nie potrafi nas odłączyć.
jesteśmy z nią zjednoczeni przez wiarę. Ta zaś wiara, odkupieńczą moc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jest źródłem zwycięstwa. Pisze apostoł, we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jego miłość odkupieńcza jednoczy nas z Bogiem. Ona jest źródłem naszego usprawiedliwienia. Z niej czerpiemy pewność zwycięstwa, którą głosi apostoł. Taką pewność posiadali pierwsi męczennicy na ziemiach polskich. Posiadali ją męczennicy Kościoła wszystkich czasów. Kiedy podziwiamy ich świadectwo ukazujące, jak miłość jest mocniejsza od śmierci, czyż w sercu każdego z nas nie rodzi się jednocześnie pytanie, czy mnie starczyłoby wiary, nadziei i miłości, aby złożyć tak heroiczne świadectwo? Odpowiedź zdaje się przynosić modlitwa liturgiczna, którą przed chwilą odmówiliśmy. Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy, naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. To Bóg jest tym, który wspomaga naszą słabość swoją łaską. On mocą swojego ducha umacnia nas, abyśmy byli zdolni do odważnego składania świadectwa wiary. We wszystkim, pisze apostoł, odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Bracia i siostry, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem. Wszędzie, w każdym środowisku, w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach, w biurach, w miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła, przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne w duchu troski o przyszłość narodu, budowano na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, osobistego zaangażowania. Winna wyrażać się w konkretnych czynach. Za taką postawę trzeba nieraz płacić ogromnym poświęceniem. Czyż i w naszych czasach, w naszym życiu, nie doświadczyliśmy różnego rodzaju pokorze, starając się dochować wierności Chrystusowi i w ten sposób zachować
chrześcijańską godność. Każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie, tam, gdzie go opatrzność postawi, przyznawał się do Chrystusa przed ludźmi. Jakże nie wspomnieć tutaj świadectwa wierności tradycji kościołowej, jakie dawaliście w czasach bardzo trudnych. Wielu z was nosi w swym sercu bolesne doświadczenia II wojny światowej. Po zakończeniu wojny na tych ziemiach zaczynaliście niejako nowe życie, przychodząc z różnych stron Polski, nawet z Kolejgrada, odcięci od korzeni pochodzenia. Zachowaliście jednak korzenie wiary. W trudnym okresie przemian byliście blisko Kościoła, który starał się odpowiadać na potrzeby duchowe i materialne, jak matka troszcząc się o swoje dzieci. Pragnę wyrazić wdzięczność duchowieństwu i siostrom zakonnym, którzy nie wahali się opuszczać rodzinnych diecezji i tu podejmowali ofiarną służbę. Pomagaliście wszyscy budować wspólny dom, nie tylko ten materialny, ale przede wszystkim duchowy, w ludzkich sercach. Byliście dla tych ludzi oparciem w chwilach trudnych, niosąc im światło wiary i wskazując na Chrystusa jako źródło nadziei, jedyny. Nie mogę tu wszystkich wymienić, ale pragnę wspomnieć przynajmniej wielką wdzięcznością świętej pamięci księdza biskupa Wilhelma Plutka. Budował niejako fundamenty Kościoła Bożego w czasach bardzo trudnych dla naszego kraju. Długie lata zarządzał tym Kościołem, najpierw jako administrator, a później jako pierwszy jego biskup. On tu jest dzisiaj na pewno z nami. Biskupie Wilhelmie, dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tych ziemiach. Za Twój trud, odwagę i mądrość, za Twoją wielką pobożność. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej ojczyźnie. Wielki wkład w rozwój życia religijnego na tych ziemiach wniosło Wasze seminarium duchowe, z którego murów wyszły zastępy kaplanów, tak bardzo tutaj oczekiwanych i potrzebnych. Dziękujemy Opatrzności Bożej za to, że tak prężnie rozwija się Kościół w Waszej diecezji. Ziemia ta u zarania została zroszona krwią świętych braci polskich, męczenników,
którzy jak pochodnie gorejące dzisiaj prowadzą wasz Kościół ku nowym czasu. Nowy czas, zbliżające się trzecie tysiąclecie, wymagać będą waszego świadectwa. Staną przed wami nowe zadania. Miejcie odwagę je podejmować. Zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami, są na miarę każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości. On jeden zna ją naprawdę. Zna ją lepiej niż my sami, a przecież nas nie odtrąci. Przeciwnie, swej miłosiernej miłości pochyla się nad człowiekiem, by go umacniać. To umocnienie człowiek otrzymuje przez żywy kontakt z Bogiem. Wypada na ten wymiar naszego życia zwrócić szczególną uwagę. Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy zatracać łączności z Chrystusem. Potrzebne są nam szczególne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna w życiu osobistym i w apostolacie. Nie może być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód. Jest źródłem wytrwałości i mocy podejmowania inicjatywy. Życie modlitwy wyrasta z uczestniczenia w liturgii Kościoła. Aby mogło się ono rozwijać, potrzeba udziału we mszy świętej, potrzeba korzystać z sakramentu pojednania. W ten sposób całe nasze życie zostaje przeniknięte Chrystusem, nim samym Jego łaską. Przecież On powiedział, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Eucharystia jest pokarmem duchowym, z którego czerpiemy wewnętrzną moc dodawania świadectwa i dzięki której możemy przynosić owoc, obfity owoc. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo we mszy świętej, przede wszystkim niedzieli. Ani troski rodzinne, ani inne sprawy nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego. Wszelka ludzka działalność nabiera w Chrystusie głębszego znaczenia, staje się prawdziwym świadectwem. Bracia i siostry, przykład takiego życia dali nam bracia polscy, męczennicy. To właśnie oni w zaciszu swoich eremów poświęcali wiele czasu na modlitwę i w ten sposób przygotowywali się do tego wielkiego zadania, jakie Bóg w swoich niezbadanych wyrokach im przygotował. Przygotowali się do tego, aby dać o nim największe świadectwo, ofiarować życie za Ewangelię. Bracia polscy, poprzez swoją daninę krwi, którą złożyli Panu,
początku naszej historii. Chcieli powiedzieć wszystkim, którzy po nich będą, że aby dawać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego przygotować. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Tak woła dzisiaj święty Paweł. Niech to wołanie przeniknie do głębi serca i umysłu. Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasło, błędne ideologie, ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Bogiem, czy też szukanie własnych korzyści. Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Te słowa Chrystusa z Ewangelii świętego Mateusza Kościół odnosi do męczenników, w naszym kontekście do świętego Wojciecha oraz świętych braci polskich. Męczeństwo jest szczytowym wyrazem męstwa człowieka współpracującego z łaską, która uzdalnia go do heroicznego świadectwa. Patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali. Człowiek odczuwa naturalny lęk nie tylko przed cierpieniem i śmiercią, ale także przed odmienną opinią bliźnich, zwłaszcza gdy ta opinia posiada potężne środki wyrazu, które łatwo mogą się stać środkami nacisku. Dlatego człowiek często woli przystosować się do otoczenia, do panującej mody. Przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii. Męczennicy przypominają, że godność ludzkiej osoby nie ma ceny, że godności tej nie wolno nigdy zbrukać, ani działać wbrew niej, nawet z dobrej intencji i niezależnie od trudności. Czyż godność sumienia nie jest ważniejsza od jakichkolwiek korzyści zewnętrznych? Bracia polscy, męczennicy, których dzisiaj wspominamy, święty Wojciech, święty Stanisław, święty Andrzej Bogolo, święty Maksymilian Maria Kolbe, męczennicy wszystkich czasów, wszyscy oni świadczą o prymacie sumienia i o jego niezniszczalnej godności, o prymacie ducha nad ciałem,
o gromadzie wieczności nad doczesnością. To, co tutaj się stało na początku tysiąclecia chrześcijaństwa, za czasów Bolesława Chrobrego, znajdowało wielokrotnie odzew dzieja, choćby w historii naszego stulecia. Ileż było w tym stuleciu mężczyzn i kobiet, ludzi, którzy heroicznie wyznawali Chrystusa przed ludźmi. Wierzymy, że śmierć, jaką ponieśli za wierność sumienia, za wierność Chrystusowi, znajdzie odpowiedź w sercach wierzących, że ich świadectwo umocni słabych i małodusznych, że będzie posiewem nowej żywotności Kościoła na tej piastowskiej ziemi. Chrystus zapewnia nas, że przyzna się przed Ojcem Niebieskim do wszystkich, którzy nie wahają się wyznać Go przed ludźmi, nawet za cenę największych ofiar. Chrystus przestrzega także przed zaparciem się wiary i rezygnacją z dawania o niej świadectwa wobec innych. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani wieczności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Pan nasz. Kościół cały czerpie dziś łaskę dzięki pośrednictwu męczenników. Cały Kościół raduje się i odważnym wyznaniem wiary. Jest ono również umocnieniem naszej słabości, jest dla nas znakiem nadziei. Moi drodzy, kiedy tu patrzę na to wielkie zgromadzenie ludu Bożego w diecezji gorzowskiej, przypominają mi się czasy dawniejsze, ale nie tak znowu bardzo dawno. Przypomina mi się tysiąclecie chrztu, któreśmy tutaj wspólnie obchodzili w roku 1966. I wtedy właśnie my wszyscy, biskupi polscy, nauczyliśmy się naszej ojczyzny, nauczyliśmy się po kolei wszystkich polskich diecezji. Wszędzie razem śpiewaliśmy Te Deum Laudamus, Ciebie Boże wysławiamy. Ja pragnę dzisiaj tutaj podziękować za ten szczególny dar, jakim było milenium polskie dla mnie. W 1978 roku święto świętej Jadwigi Śląskiej podczas konklawy po wyborze kardynał prymas, kardynał tysiąclecia
powiedział do mnie: masz teraz prowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. I dlatego, moi drodzy, przyjechałem do Polski. Przyjechałem do Wrocławia na Światowy Kongres Eucharystyczny. Przyjechałem do Gniezna, dopiero tam się wybieram. Na milenium świętego Wojciecha przyjechałem, żeby tu na tych szlakach, milenijnych wyprosić sobie łaskę, tego zadania, które chyba opatrzność Boża postawiła przede mną w słowach wielkiego prymasa tysiąclecia. Więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu sprostał. Ten obszy jest mi znany. Ale może tym razem będzie lepiej. Pragnę wyrazić moją radość, że mogę się z wami wspólnie modlić. Dziękuję Bożej opatrzności za spotkanie w Gorzowie. Wiele wspomnień łączy mnie z tą diecezją. Posiada ona piękną przyrodę. Którą
często mogę podziwiać podczas moich wędrówek, zwłaszcza z pływów kajakowych. Wspomnienia te zostały na zawsze w moim sercu i modlitwie. Piękna jest ziemia gorzowska. Dziękuję tej ziemi za to, że była dla mnie zawsze gościnna i serdeczna. Więzy, jakie łączyły mnie z waszą diecezją, dzisiaj odżywają na nowo. Gdy patrzę na was, tak licznie zgromadzonych na tym wielkim placu przed Kościołem Braci Polskich Męczenników, odżywają, gdy widzę tutaj wśród biskupów księdza arcybiskupa Jerzego Strobę, księdza biskupa Ignacego Jerza, arcybiskupa Józefa Michalika, pozdrawiam wielu kapłanów znanych mi. Trudno wszystkich po imieniu wspomnieć. Wszystkich tu obecnych pozdrawiam. Są pośród was również żołnierze kombatanci. Przedstawiciele organizacji kombatanckiej z Polski i zagranicy. Dziękujemy dzisiaj synom naszego narodu za to, że nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych wartości, wolności i godności człowieka. Ze szczególną miłością myślimy o Sybirakach, o ich rodzinach, o wszystkich tu obecnych i pozostających w innych częściach kraju lub na emigracji. Dużo byłoby jeszcze wspominać, ale trzeba kończyć. Niech Bóg błogosławi całej waszej ziemi, której tyle zawdzięczę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach katechezy wysłuchali wypowiedzi Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, którą wygłosił 2 czerwca 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jeszcze w chlebie, jest miłość w
Jezusa. Ojciec Święty marzy, zespół Silence, a my już mamy 18 minut po godzinie 9. Jesteśmy po katechezie, w ramach której wysłuchaliśmy homilii świętego Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w roku 1997. Teraz już telefonu na temat tych słów, które do nas trafiły. Jak zawsze to czynimy w środę, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55. Na Polski Południowej 56 655 23 56. A potem już program Czas w Rodzinie Radia Maryja. Mamy telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
pozdrawiam ojca, Anna z Giety Dziadolińska. No ja ojcze, dzisiaj wysłuchując przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, podziękowałam siedząc i dziękowałam Ojcu Świętemu właśnie, że dzięki Radio Maria możemy wsłuchiwać się w każdą środę właśnie słowa Ojca Świętego, które przypominają nam troszkę o rodzinę, o naszą ojczyznę, o rozwój każdego człowieka. Powiedziałam Ojcu Świętemu, dziękując mi właśnie za tą katechezę przedpołudniową, że dzisiaj w naszej ojczyźnie tak ważny dzień, że będziemy gościć, witać Ojca Świętego Piotra naszych czasów, Ojca Świętego Franciszka. I prosiłam Ojca Świętego, żeby już z domu Ojca właśnie czuwał nad naszą ojczyzną, nad tym młodym pokoleniem, które zapoczątkował na te spotkanie młodzieży ze wszystkich krajów, kontynentu. I prosiłam także, aby te słowa, które wypowiedział kiedyś w ojczyźnie naszej przyjeżdżając, aby Duch Święty odnowił oblicze tej ziemi, naszej ojczyzny, zawsze tym zaproszany, ona oto ziemię ojczystą. I więc prosiłam Ojca Świętego, żeby właśnie czuwał w domu Ojca nad tym spotkaniem dzisiejszym, aby wydało to stokrotnie owoc Duch Święty, aby odnowił naszą ojczyznę, nasze rodziny, wszystkich tych, którzy będą uczestniczyli, aby zawierzyli tą miłość do swoich krajów, do swoich najbliższych, aby zapanował właśnie jeden duch, aby to serce miłości Kościoła biło we wszystkich krajach i na całym świecie. To chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże, Pani Anno, dziękuję bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Rzeczywiście ten dzień, zapamiętajmy dobrze, 27 dzień lipca, bo on na pewno przejdzie do naszej najnowszej historii, przechodzi już, no i będzie ważnym, ważnym dniem. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo. O, ktoś był, ale się może wystraszył, więc odwagi życzymy. 23 minuty po 9. Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży. Dziś o 16:00 powitamy na naszej ziemi Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, który przewodniczyć będzie temu wydarzeniu. O 17:00 nastąpi oficjalne powitanie na Wawelu z oddziałem Głowy Państwa i Władz Państwowych. O 18:15 w Katedrze Wawelskiej Ojciec Święty spotka się z biskupami, a o 21:00 pojawi się w oknie domu arcybiskupów krakowskich, by spotkać się z wiernymi. Jutro Ojciec Święty uda się do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. O 9:30 nawiedzi kaplicę cudownego obrazu, spotka się z wiernymi i przewodniczyć będzie Eucharystii z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na Błoniach Jasnogórskich. W godzinach popołudniowych Ojciec Święty powróci do Krakowa, gdzie zostaną mu przekazane klucze do miasta. O 17:30 nastąpi ceremonia powitania Ojca Świętego przez młodzież na krakowskich Błoniach. O 20:30 ponownie ukaże się w oknie domu arcybiskupów. W piątek 29 lipca w godzinach porannych Ojciec Święty uda się do Oświęcimia, gdzie złoży wizytę w byłym KL Auschwitz-Birkenau. O 16:30 odwiedzi chore dzieci w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Krokocimiu. O 18:30 powróci na krakowskie Błonia i wraz z młodzieżą weźmie udział w Drodze Krzyżowej.
O 21 tradycyjnie pojawi się w oknie papieskim. W sobotę 30 lipca o 8.30 Ojciec Święty nawiedzie krakowskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i przewodniczyć będzie modlitwie w kaplicy Świętej Faustyny. O 9.15 będzie miała miejsce liturgia pojednania. O 10.15 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Franciszek przewodniczyć będzie mszy świętej z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski. Wieczorem o 19.00 wraz z młodzieżą weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na terenie kampus Misericordia pod Wieliczką. W niedzielę 31 lipca Ojciec Święty ponownie przybędzie na kampus Misericordia. By o godzinie 10.00 przewodniczy mszy świętej z młodzieżą, a na jej zakończenie ogłosi gospodarza następnych Światowych Dni Młodzieży. Po południu na godzinę 17.00 zaplanowano spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a o godzinie 18.15 będzie miała miejsce ceremonia pożegnania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Krakowie Balicach. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas dla Kościoła, szczególnie polskiego, będziemy przeżywać wspólnie. I mamy telefon, bardzo prosimy. Panie Wojciecha, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówię ci o doktorze. Ja zawsze, ja mam książki nawet, że powracam do słów Ojca Świętego. Bardzo lubię słuchać. Nie tylko słuchać, ale po prostu wypełniać to, co Ojciec Święty do nas przekazał. Bo nie wystarczy tylko słuchać, ale jakbyśmy wypełniali to, co nam Ojciec Święty mówi, to by było zupełnie inaczej, inne życie by było Polaków i inne dzieci. Także ja dziękuję za to Bogu, że mieliśmy tak właśnie dużą osobę, jak Ojciec Święty Jan Paweł II. Bo te słowa duszy nie zabiją, ciało zabiją, ale duszy nie zabiją. Wiadomo, że chrześcijanie, gdy przez Boga po prostu znają łask, nie zawsze mogą o tych łaskach mówić, ale musimy odważnie zgłosić to, co otrzymujemy. I to właśnie jest tą słowo, że Pan Bóg nas czasami odważa, że możemy dawać świadectwo o nim. Także bardzo dziękuję za to, że Radio Maryja też te słowa z tym Ojca Świętego powtarzane, że trafiają do ludzi. Nie wiem, jak po prostu dziękować. Jestem wzruszona bardzo, bo jest to tak bliska Ojcu Świętemu. Doznaję łask Bożych i czuję to i po prostu... Rozumiemy. Dziękuję bardzo Pani Mieczysława. Pozdrawiamy. Rzeczywiście dzisiaj nam szczególnie się, że tak powiem, przypomina postać świętego Jana Pawła II, kiedy oczekujemy na papieża Franciszka, to wspominamy te wizyty, te słowa naszego papieża Polaka, który popatrzmy, jakże to była inna wtedy rzeczywistość. Mówił do nas w języku polskim, we własnym języku, bez potrzeby, prawda, tłumaczenia. To też była wielka radość i wielka laska. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witamy Pana Pawła, bardzo prosimy. Witam serdecznie, szczęść Boże Ojcu. Ojciec Święty w swojej homilii w Gorzowie kładł duży nacisk na potrzebę dawania świadectwa. Ja z perspektywy własnego życia widzę, że nie ma większego problemu z dawaniem świadectwa, jeśli jest we mnie pragnienie uczynienia Jezusa chlebem powszednim. Bo bez chleba powszedniego człowiek się nie może obyć. No i podobnie ma być z Jezusem, żebym ja się nie mógł bez Niego obyć. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. 9.29. Wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Witaj Ojcze Święty. Ojciec Święty Franciszek przybywa do Polski. Kraków i cała Polska staje się w tych dniach wielkim wieczernikiem Młodego Kościoła. Setki tysięcy młodzieży z całego świata świętuje swój jubileusz miłosierdzia w roku świętym.
Historycy w areszcie. IPN poszukuje szczątków ofiar terroru komunistycznego na terenie aresztu na Mokotowie. Szczegóły w naszym dzienniku. Misja IPN. W naszym dzienniku pełny tekst wystąpienia profesora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wygłoszonego podczas przesłuchania kandydatów na prezesa IPN-u. Orędzia Anioła Stróża Polski. Wołanie o narodową odnowę. W naszym dzienniku kolejne orędzie. Z cyklu Środy z historią. Jak komuniści walczyli przeciwko powstańcom warszawskim. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. I również o tej porze będziemy pamiętać o ofiarodawcach. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja na różne sposoby. Dziękujemy Wam za oczywiście dar modlitwy, ale także dziękujemy za dar serca, czyli za środki materialne, które utrzymują Radio Maryja. Do naszych ofiarodawców teraz należy m.in. ze Złopolii pani Regina Sadowska, Regina Sawicka, Agnieszka Zalewska, Krystyna Jabłońska, Władysława Malecka, Florentyna Wądołowska i także kilka nazwisk z Garbowa. Parafia Przemienienia Pańskiego dziękujemy z całego serca pani Teresie Boreczek, Edwardowi Boguszowi, Leokadii Dec, Teresie Góreckiej, Grażynie Gol, Barbarze Gibuła, pani Mariannie Kamińskiej, Krystynie Majewskiej, Helenie Misztal, Genowefie Oleszak, pani Krystynie Piskul, Annie Pikul, Marii Rejmak, Marii Smolak, Helenie Sołydze, Kazimierze Skowronek, Cecylii Sokołowskiej, Janinie Staszak oraz Tadeuszowi Tarka. Dziękujemy dla wszystkich upominek muzycznych.